Dzień dobry, przed mikrofonem Mateusz Borkowski. Witam serdecznie ze studia koncertowego imienia Romany Bobrowskiej w audycji Mistrzowie i Uczniowie. Program realizują Wojciech Gruszka, Rafał Baryła i Michał Karoń. Mistrzowie i Uczniowie to nie tylko rozmowy z wybitnymi artystami, pedagogami i wyróżniającymi się uczniami małopolskich szkół muzycznych i Akademii Muzycznej w Krakowie, ale także miejsce na prezentację ich twórczości na żywo na naszej scenie. A przypomnę, że można nas nie tylko słuchać, ale można też zobaczyć, a wszystko dzięki transmisji wideo na naszej stronie www.radiokrakow.pl. A moimi i Państwa gośćmi są pianiści Piotr Różański i Wilhelm Pilch. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i na początek, żeby nas wprowadzić dobrze w nastrój muzyki fortepianowej, posłuchamy Bacha. A słuchaliśmy islandzkiego pianisty Víkingura Ólafssona. To było preludium G-dur BWV 902 Johanna Sebastiana Bacha. Piotr Różański na żywo ze studia Romany Bobrowskiej. Piotrze, Víkingur Ólafsson sam powiedział, że będąc na studiach usłyszał taką mądrą radę od kogoś, że Bach to kraina wolności. Czy zgodziłbyś się z tym twierdzeniem? Jak najbardziej. Myślę, że z jednej strony kraina wolności rzeczywiście, a ja w ogóle traktuję Bacha jako początek i koniec tak naprawdę muzyki w pewnym sensie. Myślę, że z jednej strony jest to muzyka wymagająca niezwykłej precyzji, logicznego myślenia, takiej wewnętrznej mobilizacji, autokontroli, ucząca słyszenia, słyszenia polifonicznego, prawda? A z drugiej strony jest to muzyka, która daje wiele możliwości interpretacyjnych i każdy może podchodzić do tej muzyki w indywidualny sposób. Myślę, że w tym jest jej piękno. A Wilhelm Pilch, debiut, twój debiut radiowy, jakie masz przemyślenia na temat muzyki Bacha? Czy Bach jest dla ciebie ważny? Bach to jest przede wszystkim muzyka uniwersalna i muzyka absolutna. I dowód na to jest najlepszy taki, że Bach sam na przykład w Kunst der Fuge nie definiuje, na jaki skład jest ta muzyka napisana, więc może być wykonywana na dosłownie czymkolwiek. I no, tak jak pan Piotr mówił, daje duże pole do popisu pod względem interpretacji. Ale tak, jest ważny dla mnie Bach bardzo. Gościmy Piotra Różańskiego. Piotrze, studiowałeś w Akademii Muzycznej w Krakowie, najpierw u profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, a następnie u profesor Ewy Bukojemskiej. Oprócz tego kształciłeś się w zakresie kameralistyki w klasie profesor Janiny Romańskiej-Werner. Jesteś doktorem habilitowanym od 2019 roku. Jesteś zatrudniony w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie i równolegle prowadzisz też klasę fortepianu w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. No więc mając taki życiorys, muszę zapytać ciebie o twoich mistrzów. Jacy pedagodzy, jacy profesorowie byli dla ciebie ważni, którzy ukształtowali cię właśnie pod względem artystycznym? Ja myślę, że no, tych mistrzów było wiele. Kształcenie artystyczne przebiega na wielu poziomach. Kształcenie solowe, ale też w przypadku pianistów niezwykle istotne jest kształcenie kameralne. Ja do dwóch wspaniałych pań profesor, które wymieniłeś, pozwolę sobie również dodać moich nauczycieli, moje nauczycielki ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, czyli panią Marię Chodorowicz-Marusę, panią już nieżyjącą Irenę Rolanowską, a także Ewę Kinczewską-Stachowicz, ponieważ uważam, że ten etap wczesny jest niezwykle ważny w kształceniu muzyka, w kształceniu instrumentalisty, w budowaniu takiej ciekawości, prawda, zainteresowania, potrzeby kontaktu ze sztuką, bo lekcje fortepianu to nie tylko lekcje warsztatu pianistycznego, ale to jest w ogóle kontakt ze sztuką szeroko pojętą, prawda? I rozmowa na wiele różnych tematów, na temat filozofii, na temat innych rodzajów sztuki, na temat różnych problemów też takich międzyludzkich, bo to jest też budowanie pewnej relacji. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że miałam kontakt ze wspaniałymi ludźmi. Każdy z nich
był inny. W zasadzie były inne, bo w zasadzie były to same panie. Oczywiście jeździłem też na wiele różnych kursów pianistycznych, kursów kameralnych, ale ten kontakt, wiadomo, jest taki bardziej jednorazowy, aczkolwiek wiele aspektów też zostaje w człowieku. I to chciałam powiedzieć, że każda z nich była inna, inny typ osobowości, inny też w pewnym sensie gust muzyczny, gust pianistyczny zaowocował jakimś takim szerokim spojrzeniem. Przynajmniej staram się takie szerokie spojrzenie u siebie budować też jako nauczyciel, prawda? Nie mieć tylko jednej swojej własnej wizji interpretacji i wymuszać jej poniekąd na uczniu, tylko staram się widzieć to szerzej i akceptować wiele różnych dróg rozumienia muzyki i realizowania. A czy nadszedł taki moment, kiedy stwierdziłeś, że już nie potrzebujesz żadnego mistrza i jesteś samodzielnym artystą, który no, nie potrzebuje tego drogowskazu? Ja myślę, że taki moment chyba nie nadchodzi. Nigdy, dlatego że człowiek całe życie się uczy, nawet jeżeli sam już bardziej zajmuje się pedagogiką, powiedzmy, nie ma stałego kontaktu z profesorem pedagogiem, to też człowiek cały czas się rozwija. I ja muszę powiedzieć, że no wciąż będąc muzykiem grającym, radzę się chociażby moich kolegów, również wspaniałych muzyków, z którymi mam przyjemność współpracować. I cały czas jest jakby ta wymiana doświadczeń. I myślę, że ja mnóstwo się też uczę od swoich uczniów w tym momencie. Ten etap, kiedy sam zacząłem uczyć, był dla mnie bardzo ważny, bo wiele rzeczy też mi się wyjaśniło jakby w mojej własnej pianistyce, w moim podejściu do muzyki. I uważam, że dobry pedagog, dobry artysta cały czas musi szukać, musi się rozwijać. Nie może właśnie usiąść i stwierdzić, to jest koniec, prawda? Ja już nie potrzebuję tego samego uczenia się. Uczysz fortepianu zarówno w średniej szkole muzycznej, jak i na Akademii Muzycznej. Jestem ciekaw, jak z twojej perspektywy różni się właśnie nauczanie fortepianu, nauczanie gry na fortepianie. Myślę, że rzeczywiście dostrzegłbym pewne różnice. Są też oczywiście podobieństwa, bo wciąż uczymy gry na fortepianie, więc pewne problemy się powtarzają, ale różnicą jest to, z kim pracujemy, ponieważ w akademii pracujemy z dorosłymi już ludźmi, którzy są w pewnym sensie ukształtowani, którzy mają wieloletnie zazwyczaj doświadczenie instrumentalne za sobą, mają jakiś swój punkt widzenia, czasami bardzo mocno ugruntowany. I praca z dorosłym człowiekiem rzeczywiście na takim poziomie relacji jest inna. Na poziomie muzycznym to zależy, bo nieraz studenci wymagają jakby dużej interwencji od strony profesora, pedagoga prowadzącego, przypominającej troszkę tą interwencję w szkolnictwie niższego szczebla, a nieraz uczniowie znowuż licealni są niezwykle zdolni i jakby reprezentują duży poziom takiej samoświadomości muzycznej, więc ta interwencja nie musi być aż tak duża ze strony pedagoga. Ja myślę, że tutaj taka elastyczność jest niezwykle potrzebna. Natomiast rzeczywiście praca z dorastającym nastolatkiem w sensie psychologicznym jest inna niż z dorosłym człowiekiem. Masz, tak jak powiedziałeś, wiele pań profesorek, które, z którymi miałeś styczność. No, powiedz mi, ten moment, kiedy zmieniasz swojego pedagoga, czy to jest trudne, że nie wybierasz dalej tego samego, tylko no, decydujesz się jednak na to, żeby poznać jakieś inne metody, prawda? Ja myślę, że tutaj nie ma też jakiejś jednej dobrej rady jakby na taką sytuację, czy zmienić pedagoga, czy nie. Bo ja znam zarówno przykłady świetnie funkcjonujących relacji właśnie pedagoga i ucznia, funkcjonujących przez wiele lat, przez na przykład 12 lat, prawda, wręcz od podstawówki do końca liceum, jeszcze nieraz na studiach. No mamy przykład Krystiana Zimmermana chociażby i Andrzeja Jasińskiego, prawda, wieloletniej współpracy, która zaowocowała wielkim sukcesem. Ale znam też
przykłady takich relacji, które powinny, wydaje mi się, w pewnym momencie zostać zmodyfikowane i zawsze to jakieś świeże, inne spojrzenie jest pomocne. Także wydaje mi się, że tutaj trzeba myśleć bardzo elastycznie i indywidualnie, jakby decydować się na tą zmianę. Ja sam muszę powiedzieć, że nie miałam jakiegoś dyskomfortu w momencie zmiany pedagoga. Za każdym razem ta zmiana w pewnym sensie była przemyślana też przeze mnie i zaakceptowana przeze mnie. Także nie miałam tutaj, jeśli pytasz o trudności pewne, to nie miałam takiego poczucia trudności. Wilhelm jest twoim uczniem, był twoim uczniem w liceum muzycznym, teraz dostał się na Akademię Muzyczną i będzie dalej twoim studentem. I pytanie do Wilhelma, czy myślałeś o zmianie, o innym nauczycielu, zdając na Akademię Muzyczną? Tak, jest, że myślałem, takie pytanie się mimowolnie nachodzi, ale jak na razie nie, po prostu nie czuję potrzeby, żeby zmieniać pedagoga, więc jeśli nie czuję tej potrzeby, to tego po prostu nie robię. Ale uważam, że no takie spojrzenie z różnych stron też jest bardzo ważne i nie można się skupiać tylko na jednej opinii, jednej osoby. I dlatego są bardzo ważne kursy, różnorakie kursy muzyczne. Ja na przykład jeżdżę od 6 lat do Finlandii, do pani profesor Tuija Hakkila, która jest przefantastyczna. I... Czyli masz tę swobodę od swojego nauczyciela, że możesz, prawda, jeździć do innych pedagogów. Tak, jak najbardziej. Zresztą myślę, że pan Piotr też uważa, podobnie jak ja, że różne spojrzenia są bardzo ważne. Zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że cieszę się, że troszkę się też czasy zmieniły, bo dawniej bywało różnie z tą relacją właśnie pedagog-uczeń. Często było tak, że no, w pewnym sensie pedagog wymagał tego, że ten uczeń nie będzie miał kontaktu z nikim innym. I ja uważam, że jest to dosyć niezdrowe, bo jednak wielość doświadczeń po prostu dużo daje, no, w indywidualnym w rozwoju muzycznym. To jeszcze spytam krótko o ten okres trudny od wiosny właściwie do teraz, o nauczanie w czasie pandemii. Czy były jakieś pozytywne aspekty tego czasu z perspektywy nauczyciela w szkole muzycznej i na Akademii Muzycznej? Myślę, że tak. To znaczy oczywiście, że był to czas bardzo trudny dla nas wszystkich i szczególnie trudny dla tego rodzaju edukacji, która jednak wymaga bezpośredniego kontaktu i oczywiście formy lekcji online wydają mi się słuszne, ale jedynie jako pewien substytut, prawda, normalnego spotkania, żywego spotkania. Natomiast jeśli pytasz o pozytywy, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że w przypadku wielu moich uczniów jakby nastąpił rozwój w takiej sferze organizacji pracy, ponieważ ten kontakt był jednak utrudniony. Myśmy się oczywiście regularnie umawiali, czy to na Zoomie, czy na Skype'ie. Ja też przysłuchiwałam ich nagrania, ale wiadomo, Skype się zacina, jest różnie z tym, prawda? Więc jakby duża część też odpowiedzialności na nich w pewnym momencie spoczywała, co zaskutkowało bardzo pozytywnie, muszę powiedzieć, w ich rozwoju. Tak jak teraz spotkałam ich po tym okresie i zaczęliśmy już normalnie pracować. Także nie powiedziałbym, że był to okres spisany na straty, ale też to jest znowuż indywidualnie związane z danym uczniem i jego podejściem, jego pewnymi predyspozycjami. No zanim zapytam Wilhelma, to posłuchamy Anne-Sophie von Otter. Witamy po przerwie na żywo ze studia Romany Bobrowskiej, ze studia koncertowego, w którym moimi gośćmi są Piotr Różański i Wilhelm Pilch. Wilhelm, masz 19 lat, urodziłeś się w Helsinkach. No i właściwie chyba byłeś skazany na muzykę, bo pochodzisz z muzycznej rodziny. Absolutnie, nie było innej możliwości. Rodzice oboje są skrzypkami. Już od wczesnych lat wpajali mnie, próbowali mi wpoić skrzypce, ale to po prostu nie wyszło. Zawsze interesował mnie system muzyczny, dlatego chciałem grać albo na wibrafonie, albo na organach. Jednak okazało się, że byłem trochę za mały na ten instrument, no i stąd fortepian. I zacząłeś na tym fortepianie grać w wieku 6 lat. 6 lat, tak. Tak. I potem szkoła muzyczna na Basztowej, najpierw podstawowa, a potem liceum właśnie u pana Piotra Różańskiego. Ale też przeczytałem, że przez 4 lata uczyłeś się grać na klawesynie u profesor Elżbiety Stefańskiej. Tak, uważam, że pianiści,
klawiszowcy powinni nauczyć się grać na wszystkich instrumentach klawiszowych, jakie istnieją, bo to jest po prostu potrzebne i przydatne. I to zawsze w którymś momencie życia okaże się potrzebne. W pracy czy to akompaniatora, czy w orkiestrze. No oprócz tego to jest bardzo ciekawe poznać różne style. Na klawesynie styl barokowy. Teraz od kilku tygodni gram intensywniej na organach, w co chcę się bardziej też zgłębić. No a twoi rodzice oboje grają na skrzypcach barokowych, prawda? Również barokowych, tak. Zbigniew Pilch i Sirka Lisa Kakinen Pilch zresztą wykładają też na Akademii Muzycznej w Krakowie. Czy nie było nacisków z ich strony, żebyś zajął się muzyką dawną? Nie, no myślę, że oni też są ludźmi liberalnymi, po prostu widzą, co mi się podoba, a co mniej. Zresztą, no muzyka barokowa jest fantastyczna, absolutnie, ale nie wiem, nie... Też mi się nie podoba skupienie na jakimś jednym konkretnym stylu, no przynajmniej na tym etapie, na którym jestem teraz. Na tym etapie masz już sporo osiągnięć, bo wygrałeś 11. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny imienia Ireny Rolanowskiej w Krakowie. Brałeś też udział w Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym imienia Wandy Landowskiej w Gdańsku. Też zdobyłeś pierwszą nagrodę. Czy konkursy cię mobilizują? Jak to jest? Bardzo, bardzo. Koncerty, konkursy. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć co bardziej, ale... Ale obie te formy są bardzo motywujące i przyspieszają moją pracę. Tak. A jak ci się grało od wiosny? Nie miałeś właśnie lekcji na żywo? Absolutny dramat. Nie jestem w stanie wymienić ani jednego pozytywnego efektu, jeśli chodzi o moją edukację. Nie wiem, znam ludzi, którzy twierdzą, że mi się dobrze pracowało z jakiegoś niewiadomego powodu, ale właśnie najbardziej... demotywującym czynnikiem było właśnie brak występów. Nagrywałeś filmiki też swojej gry na fortepianie? No tak, kilka się nagrało, tak, tak. Moi uczniowie na przykład bardzo tęsknili za tym momentem, żeby przyjść do szkoły i móc no, spotkać się też ze swoimi rówieśnikami. To też jest ważne, nie ukrywajmy, prawda? Dziś jest twój debiut radiowy, ale też zagrasz dla nas, bo to jest też jeden z celów naszego programu. Usłyszymy najpierw Karola Szymanowskiego Metopy i to będzie część druga Kalipso, a następnie Etiudę obraz Sergiusza Rachmaninowa, Etiudę opus 39, numer 1. Bardzo prosimy.
Wilhelm Pilch na fortepianie na żywo ze studia koncertowego imienia Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. No taki debiut radiowy, ale też koncertowo-radiowy, to ja rozumiem. Dziękuję. Piotrze, zapytam, miałeś kiedyś taki występ w radiu na żywo? Myślę, że tak, ale dawno temu, aczkolwiek nagrywałam w Radiu Kraków wielokrotnie jeszcze jako uczeń właśnie i szkoły podstawowej i potem liceum. Na żywo w tym momencie sobie nie przypominam, ale pewnie zdarzyło się coś takiego w przyszłości. To jeszcze Wilhelma spytam o Finlandię, no bo urodziłeś się w Helsinkach, powiedziałeś też, że jeździsz na kursy mistrzowskie właśnie tam. Czy ta edukacja muzyczna jakoś różni się od tej w Polsce? No nie jestem pewien, bo nigdy nie byłem jakby częścią tej edukacji, ale różnica przede wszystkim w szkolnictwie wyższym jest taka, że jest jedna akademia muzyczna w całym kraju. Czyli ktoś mieszkający na samej północy Laponii ma ponad 1000 kilometrów do najbliższej macierzystej uczelni, co jest po prostu totalnym absurdem. No to rzeczywiście daleko. I przez to jest też naprawdę spora konkurencja w tej jedynej akademii muzycznej w całym kraju. A samo podejście do ucznia, czy jakoś się różni? No to zależy od człowieka. To nie jest jakaś konkretna jedna szkoła, jakby rodzaj nauczania w całym kraju, tylko to jest kwestia bardziej indywidualna. Czy grasz też jakieś utwory fińskich kompozytorów? W tym momencie nie, ale na pewno będę, bo jest co grać. A jakie plany twoje na teraz zaczynasz, prawda, studia? Czy jakieś konkretne plany? Konkretnych planów nie mam, bardziej zobaczę, co się stanie za jakiś czas. Jak na razie skupiam się na graniu na fortepianie, poznaję organy. Jak najbardziej chcę grać muzykę, jak najwięcej chcę grać muzyki kameralnej. A co do planów, to się później okaże. To życzę wszystkiego dobrego. Widzę, że otwarty masz bardzo umysł, więc myślę, że kariera przed tobą jak najbardziej. Piotrze, z kolei w twoich zainteresowaniach szczególnie leżą utwory przeznaczone na lewą rękę. Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Tak, rzeczywiście zająłem się tym tematem jakiś czas temu i jakoś pochłonął mnie. W zasadzie repertuar na lewą rękę jest bardzo szeroki, ale równocześnie jest bardzo rzadko grywany. Myślę, że panuje takie przekonanie o tym, że po te utwory sięga się tylko i wyłącznie w momencie, gdy ktoś, nie wiem, złamie sobie rękę, nie jest w stanie grać jedną ręką albo ją straci. I rzeczywiście ten repertuar powstał gdzieś tam historycznie na niego patrząc. Część tego repertuaru jakby powstała z takich przyczyn, ale jednocześnie myślę sobie, że fortepian jest tak niezwykłym instrumentem, że da się na nim grać jedną ręką w sposób pełen artyzmu. Oczywiście jest to bardzo trudne. Ja mam za sobą taki recital, który przygotowałam, zresztą w Krakowie on się zdarzył, gdzie wykonałem kilka utworów na lewą rękę, gdzie cały recital był temu poświęcony i muszę powiedzieć, że było to dla mnie mocne doświadczenie, bo pianista w pewnym sensie musi zacząć myśleć jedną ręką, wykonując te utwory, prawda, a nie myśleć dwoma i jakby ten nawyk tego, że jest ta prawa ręka i mógłbym coś przejąć do tej prawej, z tego się trzeba pozbyć, wykonując ten repertuar. Myślę, że jeszcze trochę o tym repertuarze może powiem. No rzeczywiście muzyka XIX wieku obfituje w rozliczne etiudy czy parafrazy koncertowe, utwory wybitnie wirtuozowskie. Z jednej strony o takim przeznaczeniu dydaktycznym, a z drugiej strony o przeznaczeniu właśnie koncertowym. Są to utwory bardzo trudne rzeczywiście instrumentalnie, czasami no takie wręcz powiedziałbym, przepraszam za określenie, cyrkowe. Mnie jakoś nie ciągnie bardzo do tego repertuaru, aczkolwiek uważam, że warto w procesie dydaktycznym zagrać sobie raz na czas jakąś etiudę właśnie tylko na lewą rękę, bo to niesamowicie rozwija i jakoś czasami tą naszą lewą rękę w pianistyce traktujemy po macoszemu, a tak naprawdę w wielu utworach, chociażby w twórczości Chopina, pełni ona zasadniczą rolę. I jeżeli w nokturnach Chopina na przykład lewa ręka szwankuje, to nic z naszej pięknej melodii w prawej nie
będzie. Jeżeli tej podstawy dobrej, artykulacyjnie dobrej, dźwiękowo dobrej, skontrolowanej, wyrafinowanej w brzmieniu nie będzie. Także uważam, że z jednej strony właśnie dydaktyka, a z drugiej strony muzyka XX wieku to są utwory, czy wprowadza utwory o dużym poziomie artystycznym. No chociażby najsłynniejszy koncert Ravela, prawda? Dokładnie, prawda? Ale to nie tylko Ravel, czy koncert Prokofiewa, czy koncert Korngolda, utwory Janaczka. Mówię teraz o fortepianie i orkiestrze, prawda? Ale mamy cały repertuar też solowy świetnych kompozytorów z muzyki XX wieku. Oczywiście część utworów jest związana z Paulem Wittgensteinem, słynnym pianistą, który po prostu zamawiał utwory w momencie, kiedy stracił prawą rękę w wyniku działań wojennych i rzeczywiście rzesza repertuaru powstała dla niego, ale też później kompozytorzy zaczęli jakby poszerzać to spektrum i wykorzystywać jakby ten pomysł na pianistykę w pewnym sensie. Wichan, czy ty myślałeś o graniu też utworów tylko na lewą rękę? Czy próbowałeś? Jedyny utwór naprawdę wart tej pracy, to który mi się spodobał, to koncert Ravela, może w przyszłości tak, ale po prostu nie przemawia do mnie większość tego repertuaru. Myślę, że największa sztuka w tym, że publiczność wcale nie słyszy tylko tej jednej ręki, prawda? Tylko słyszy... Tak, no bo to są utwory rzeczywiście fakturalnie bardzo skomplikowane często i wymagające jakieś tam zagłębienia się w to. Także, a mnie w ogóle różne dziwne rzeczy interesują. Będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. A my przy okazji zapraszamy na czwarty krakowski salon muzyczny, organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, w którym działasz. 14 września recital w domu Jana Matejki, który będzie transmitowany dzień później, oraz 20 września również w domu Matejki, transmisja 21 września. Moimi gośćmi audycji Mistrzowie i Uczniowie był Piotr Różański i Wilhelm Pilch. Życzę Wam wielu sukcesów, różnych, prawda, bo nie tylko koncertowych, płytowych, pedagogicznych, związanych z nauką studenckich i mam nadzieję, że będzie o Was cały czas słychać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie.